nasza przygoda z budkami nie kończy się na powieszeniu takiej budki. Otóż taką budkę trzeba regularnie czyścić. Dzieje się to dlatego, że w miarę upływu czasu będą się tam nawarstwiać gniazda zbudowane przez ptaki, przez co stopniowo kolejne gniazda budowane w takiej budce będą znajdowały się coraz bliżej otworu wlotowego i albo będą już narażone na atak drapieżników, takich jak kuna czy kot, albo też już będą tak te budki wypełnione gniazdami, że nie będzie miejsca na kolejne gniazda. Ponadto stare gniazda posiadają duże ilości pasożytów. Tak jak widzicie teraz na przykład, mogą tam występować pchły i różne niechciane owady, które mogą ptakom szkodzić. Stąd należy te gniazda usuwać. Ustawa o ochronie przyrody mówi nam, że czyścić budki możemy od 16 października do ostatniego dnia lutego. Może się wydawać, że taki zapis jest stosunkowo mało poważny, przecież wiadomo, że we wrześniu raczej na pewno nie będzie żadnych piskąt w budce, ale trzeba pamiętać o jednej rzeczy. Oprócz ptaków budkę mogą zajmować, tak jak widzicie zresztą teraz, osy albo szerszenie. I one potrafią być jeszcze aktywne nawet we wrześniu. I naprawdę otwarcie takiej budki z gniazdem zajętym przez te owady mogłoby się dla nas bardzo nieprzyjemnie skończyć. Stąd ten przepis wcale nie jest taki głupi. Natomiast jeśli chodzi o ostatni dzień lutego, także i tutaj trzeba zwrócić uwagę na to, że okej, nie będzie sikorek jeszcze lęgowych na początku marca w budkach, ale jeśli będą to budki duże, to już mogą się w takich budkach zagnieździć puszczyki i one na pewno już mogą w tym czasie mieć jaja, stąd wtedy na pewno nie powinniśmy do tych budek zaglądać. Jak przygotować się do takiego czyszczenia? Otóż trzeba mieć ze sobą jakieś narzędzie, które ułatwi nam wyciąganie gniazd, najlepiej jakąś szpachelkę albo kawałek blaszki. Koniecznie używajmy rękawiczek, dlatego że będziemy czyścić pozostałości ptasich gniazd, gdzie są jakieś odchody. Jest mała szansa, że można złapać jakąś bakterię, natomiast no, zawsze lepiej o tą higienę zadbać. Oczywiście po czyszczeniu budek koniecznie należy umyć ręce. Kiedy widzimy już gniazdo w takiej budce, którą zamierzamy wyczyścić, musimy się upewnić, czy nie jest to zimowe gniazdo mazurków. Mazurki, jako jeden z nielicznych ptaków, budują specjalne gniazda na zimę, w których nie składają jaj, ale spędzają długie zimowe noce. Te ptaki nie potrafią sobie inaczej poradzić, jak właśnie zbudować sobie taką ciepłą kołuderkę, żeby taką długą zimową noc spędzić i spędzają w parach właśnie w takich gniazdach te długie zimowe noce. Jednakże, gdybyśmy takie gniazdo wyrzucili, to możemy naprawdę sprawić takiemu mazurkowi nie lada kłopot i rzeczywiście może mieć on problem, żeby przetrwać do kolejnego dnia. Jak rozpoznać takie gniazdo mazurka? Jest to bardzo łatwe. Gniazdo mazurka jest zbudowane z dużej ilości słomy, trawy i jest jego wnętrze wklęsłe, bardzo wklęsłe, jest wypełnione dużą ilością piór różnych ptaków znalezionych w okolicy. Gniazda pozostałych ptaków, tak jak na przykład sikory, też są łatwe do rozpoznania. One są zbudowane z mchu przede wszystkim oraz sierści zwierząt. Do tego, jeśli były tam pisklęta, to będą to gniazda płaskie, nie będzie wyraźnej wnęki w tym gnieździe. Gniazdo mchołówki żałobnej będzie zbudowane z traw, będzie zbudowane z charakterystycznych płatków kory, pojedynczych piór i też będzie najczęściej uklepane, stąd nie ma możliwości, żeby je pomylić z gniazdem mazurka. Naprawdę w gnieździe mazurka tej trawy jest naprawdę duża ilość i takie gniazdo nie nastręcza problemu z jego rozpoznaniem. Dlatego jeśli znajdziemy takie gniazdo, nie usuwajmy go. Z dużą dozą prawdopodobieństwa mazurki zajmą to gniazdo na wiosnę i wychowają w nim potomstwo, natomiast na zimę to gniazdo jest im naprawdę bardzo potrzebne. Dziękuję wszystkim za uwagę i zapraszam na kolejne filmy. Jeśli macie jakieś pytania, to umieśćcie je w komentarzach. Ja bardzo chętnie odpowiem. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!